Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Sialodato Jezus Chrystus, sempre sialodato. Po polsku i po włosku oczywiście. Allora in polacco e in italiano. Kochani moi, no wczoraj mówiłem, że wybieram się już w stronę Italii, więc ponieważ musiałem nagle wyjechać na Słowację, udałem się do Bratysławy. Kiedyś wam wyjaśnię dlaczego. Myślę, że przyjdzie taki odpowiedni moment i kiedy tam już załatwiłem sprawy, postanowiłem powrócić jeszcze do Polski, aby tutaj być, bo, ponieważ poproszono mnie jeszcze na jednej z parafii, by przewodniczyć mszy świętej właśnie u początku tego roku. No i powróciłem tu na Jasną Górę. To był maraton. Wczoraj wyjechałem z Jasnej Góry o godzinie 22:00, a w Bratysławie byłem już koło 3:00 nad ranem. Poranne spotkanie, no właśnie, i powrót z powrotem, i już jestem z powrotem. Dużo kilometrów, bo wczorajsza droga w nocy, ale tutaj jak się przybędzie na Jasną Górę, to człowiek jest bardzo zawsze szczęśliwy. Cari fratelli sorelle, allora mi vedete di nuovo a Częstochowa, perché un giorno vi spiegherò perché sono andato in Slovacchia. Quella notte passata in Slovacchia alle 10 di sera sono partito in Slovacchia a Bratislava. Un giorno vi spiegherò e sono ritornato subito da Bratislava qui a Częstochowa, perché qui si sta bene a casa di Maria, ma certamente felice sono di ritornare. Dovevo partire dopo subito verso Italia, ma sono tornato perché un sacerdote mi ha chiesto, a me di celebrare la Santa Messa domenica. Allora ho detto ritorno per non metterla in difficoltà. Sono qui, certo che stancabile questo viaggio era, perché ieri alle 10 verso le 3 stamattina, alle 3 di mattina sono arrivato a Bratislava, che sono tanti chilometri, e per ritornare adesso a Częstochowa, e infatti sono felice perché domani nostra catechesi sarà qui da Częstochowa, e questo sono per me una gioia, perché sempre da questo luogo dove batte il cuore della nazione polacca. Allora, un giorno vi spiegherò perché dovevo fare questi viaggi, ma vi ringrazio per vostra preghiera, per il vostro aiuto. Qui sono anche, vi spiego subito dove mi trovo, a Częstochowa, santuario della Madonna Nera, ma subito dopo. Moi drodzy, więc tak jak mówiłem, wyjaśnię wam kiedyś, dlaczego taka droga. Dziękuję za modlitwę, dziękuję za to, że jesteście, za... Ktoś mi napisał, proszę księdza Jarka, pościmy dzisiaj za ciebie, post i woda, post o chlebie i wodzie. Jestem wam wdzięczny i Matce Boże was teraz polecę. Dziękuję wam. Musimy się modlić jeden za drugiego, to jest najważniejsze. A dzisiaj 10 przecież, i tak jak wróciłem, no oczywiście zostać, cieszę się, już zapraszam jutro na katechezę o godzinie 17 tu z Jasnej Góry, a cieszę się, że tu jestem, no przede wszystkim blisko tej tablicy, tablica tych, którzy tragicznie zginęli właśnie, gdy 10, właśnie 10 wtedy kwietnia tam zginęli tragicznie pod Smoleńskiem. A tam wśród tym samolocie również i moi przyjaciele. Ich polecamy, Mario, prowadź ich wszystkich razem przed Jezusa. O to cię błagamy. Allora, qui dietro di me c'è questa lapide, sono i nomi di quelli che tragicamente sono morti in quell'incidente dell'aereo a Smolensk. Era 10 aprile, oggi è 10 gennaio. Per questo preghiamo che Maria li assiste e accompagna tutti davanti a Gesù. Tak, zobaczcie jeszcze, jak pięknie to jest w Częstochowie. Teraz pokażę wam, tu jest samo wejście, jakie piękne te choinki ustawione tu na Jasnej Górze. No właśnie, i zobaczcie, te piękne choinki i u góry tam jest właśnie.
kolejne. Guardate come bellissimi alberi. Muszę wytłumaczyć Włochom, ponieważ we Włoszech już po 6 stycznia nie ma żadnych choinek, jest już koniec, nie ma tej tradycji przedłużania do 2 lutego. Allora vi voglio dire che in Polonia l'albero di Natale si conserva a casa ancora illuminazioni fino 2 febbraio, fino 2 febbraio. No to tym kończę i pozdrawiam, obejmując was modlitwą i raz jeszcze zapraszam jutro na katechezę o 17. Così finisco, vi saluto e domani invito per la catechesi sul nostro portale ore 17. Yeah.